Po imponującej serii wygranych spotkań piłkarzy Ruchu Radzionków dopadła w maju mała zadyszka. Podopieczni trenera Kamila Rakoczego w dwóch meczach ugrali tylko punkt i na starcie z Sarmacją w Będzinie jechali z zamiarem powrócenia na właściwe tory. Żółto-czarni mają jednak kłopoty kadrowe, a ich szkoleniowiec regularnie musi kombinować nad zestawieniem wyjściowej jedenastki. Przed sobotnim starciem nie mógł liczyć na kontuzjowanych Mateusza Hermasza i Karola Kajdę. Do wyjściowej jedenastki wrócił za to najskuteczniejszy snajper Robert Wojsyk. Od samego początku tego spotkania gospodarze nacisnęli przyjezdnych i szukali okazji do tego, by objąć prowadzenie. Gracze z Będzina pierwszą naprawdę dobrą okazję do tego, by pokonać Rafała Strzelczyka, stworzyli sobie w 7 minucie meczu. Piotr Makowski oddał strzał w kierunku Radzionkowskiej bramki, ale golkiper Cidrów bez problemu złapał piłkę. Dosłownie kilkadziesiąt sekund później defensywa żółto-czarnych znowu była w opałach. Raz jeszcze uderzał Piotr Makowski, raz jeszcze poradził sobie z jego uderzeniem Rafał Strzelczyk. W 8 minucie futbolówkę w polu karnym Ruchu dostał Józef Misztal. Oddał strzał lewą nogą, ale nie trafił w światło bramki. Ruch miał tymczasem kłopoty z wykreowaniem sobie dobrej ofensywnej akcji. W 12 minucie po dośrodkowaniu Damiana Sadowskiego w piłkę nie trafił Daniel Skalski. Ale to był tylko przerywnik w systematycznych natarciach proponowanych przez graczy w czerwonych koszulkach. Kolejna okazja dla Sarmacji, Józef Misztal do Piotra Makowskiego, ale ten psuje cały atak. Podopieczni trenera Rakoczego w końcu zdołali opanować sytuację na boisku, a w 30 minucie sami wyprowadzili mocny cios. Damian Sadowski do Daniela Skalskiego, ten świetnie obrócił się z piłką, podał do Roberta Wojsyka, który takich szans nie marnuje. 1-0 dla żółto-czarnych. To już 21 trafienie ligowe najlepszego snajpera Ruchu Radzionków, ale kawał roboty w tej sytuacji zrobił Daniel Skalski, który popisuje się asystą. Gospodarze do końca pierwszej połowy sprawiali wrażenie drużyny, która wyszumiała się w pierwszych fragmentach i później miała już kłopoty z tym, by stworzyć sobie dobrą okazję do wyrównania. Tak naprawdę w szesnastce Radzionkowian gorąco przed przerwą zrobiło się już tylko raz, a do szatni to żółto-czarni powinni schodzić z dwubramkowym prowadzeniem. Akcję Sarmacji przerwał Kamil Banasz, potem Marcin Czcionka podał do Roberta Wojsyka. Wojsyk rozegrał piłkę na prawo do Damiana Sadowskiego. Ten zdołał opanować futbolówkę, dośrodkował idealnie na głowę nadbiegającego Mateusza Pietrygi, który trafił tylko w bramkarza Sarmatów. Druga odsłona rozpoczęła się od małej kontrowersji. Gospodarze chcieli rzutu karnego po tym, jak piłki ręką we własnym polu karnym dotknął Konrad Bąk. Arbiter uznał jednak, że ta odległość między Michałem Dyrdą a właśnie Konradem Bąkiem była zbyt mała, by gwizdnąć tu jedenastkę. Sarmaci wysłali jednak jasny sygnał, że zamierzają powalczyć tu o punkty. Okazję z rzutu wolnego miał Paweł Lesik, ale przestrzelił. W 56 minucie naprawdę bliski szczęścia był Piotr Makowski. Piłka nieznacznie minęła słupek bramki Ruchu. Dwie minuty później z rzutu wolnego zagrał Paweł Lesik, Rafał Strzelczyk wyekspediował piłkę na rzut rożny. W 64 minucie gospodarze w końcu dopięli swego, rozegrali naprawdę ładną, ciekawą akcję, zakończoną precyzyjnym uderzeniem Pawła Lesika, po którym Strzelczyk musiał wyciągać piłkę z siatki. Było 2-2. Trzeba przyznać, że nieźle poklepali piłkę w okolicach pola karnego Cidrów gracze w czerwonych strojach, zabierając prowadzenie żółto-czarnym. Gospodarze na remisie nie zamierzali poprzestawać, mieli szansę na to, by zdobyć drugiego gola. Rafał Strzelczyk złapał piłkę po strzale Daniela Stroki. W 71 minucie piłkarze Sarmacji po raz drugi tego dnia domagali się od gwizdania jedenastki. Gwizdek arbitra milczał i słusznie, bo Tomasz Harmata absolutnie nie faulował Kacpra Zawadzkiego. Ławka gospodarzy długo nie mogła się pogodzić z tą decyzją arbitra. Sarmaci przeważali, żółto-czarni z rzadka atakowali bramkę przeciwnika. To strzał Damiana Sadowskiego z 77 minuty meczu. 6 minut później ekipa trenera Kamila Rakoczego raz jeszcze zagościła pod bramką Dariusza Maciejowskiego. Robert Wojsyk poradził sobie z obrońcami przeciwnika, ale nie pokonał golkipera z Będzina. W 87 minucie zrobiło się za to 2-1 dla gospodarzy po tym, jak bezpośrednio z rzutu wolnego piłkę w siatce umieścił Paweł Lesik. Kompletnie zaskoczony był w tej sytuacji golkiper Ruchu. Trudno się dziwić, bo kilku z graczy miało szansę na to, by wybić tą piłkę, zanim poleciała ona w światło bramki. W samej końcówce Będzinianie mogli nawet postawić kropkę na i strzelić gola numer 3. Tym razem jednak swój zespół uratował skuteczną interwencją Marcel Gieroń. A Ruch jak na lidera przystało, nie pogodził się z porażką. Doliczony czas gry Andrzej Piecuch w roli Jokera trafia do bramki Sarmacji. No i Cidry rzutem na taśmę doprowadzają w Będzinie do remisu.
Asystę należy zaliczyć w tej sytuacji Michałowi Staszowskiemu, a Piecuch zdobywa swojego 5. gola w sezonie, choć dopiero 1. na wiosnę. Cidry muszą szanować sobie ten punkt, choć nie wygrywają 3. z rzędu meczu, a ich przewaga w tabeli nad drugimi Sząbierkami Bytom maleje do 6 punktów. Do końca ligowych rozgrywek pozostały jeszcze 4 kolejki. Wiedzieliśmy, że Sarmacja Bielin to jest bardzo dobry zespół. No jak boisko pokazało, to się sprawdziło. Zespół bardzo doświadczony, potrafiący grać w piłkę, postawił nam dzisiaj ciężkie warunki. Cieszymy się właśnie z tego punktu, bardzo go sobie szanujemy. Sarmacja przeważała w pierwszej połowie, przeważała w drugiej połowie, natomiast myśmy chcieli wykorzystać swoje atuty. No wykorzystaliśmy w pierwszej połowie jedną dogodną sytuację, prowadziliśmy 1-0, chcieliśmy uspokoić ten mecz, no ale na drugą połowę wyszliśmy za bardzo cofnięci z tyłu, nie było zawodnika, który przytrzymał w przodzie piłkę, stąd nasze kłopoty, cofnęliśmy się, straciliśmy 2 bramki, no sama końcówka. Dobrze, że potrafiliśmy jeszcze spiąć się na wyżyny i strzelić gola, także szanuję chłopaków, szanuję ten remis. Mamy duże kłopoty z kontuzjami, co mecz to praktycznie następny zawodnik nam wypada, no ciężko jest poskładać tą optymalną jedenastkę. No, tak jak mówiłem na początku sezonu, właśnie kadra może być tu kluczowa, no i to się teraz sprawdza. Kartki, kontuzje, jest nam coraz ciężej zdobyć 3 punkty.